Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek z gry Termowil. Dzisiaj idziemy sobie dalej wydobywać ropę. Już tyle czasu minęło, że nie kojarzę, jak się skończył poprzedni odcinek, szczerze przyznam. Ale wiem, że w tym odcinku będziemy wydobywać. No i mamy już pierwsze złoże. Nawet w miarę duże. Traćmy czasu. Obywajmy ropę. Super. Wow, udało nam się uzyskać kolejne fundusze od razu. Tutaj nie będziemy dużo upgrade'ować. Tu mamy kolejną odnogę. O matko. Widzę, nie za dużo. Tutaj również wiercimy. A tu jest duży, dobra. Ulepszamy. Mamy jeden zbiornik, drugi zbiornik. Łączymy w super silos. Dobrze, trochę tego sprzedajemy, ale też i nie za dużo. Mieliśmy jeszcze z dwóch ludków. Pójdźmy w krety. Może znajdą jakieś diamenty. O, kolejne złoża. O matko, tu jest jakie duże złoże. Ogromniaste, jedno z drugim, patrzcie. Dobrze zaczęło iść. Tutaj już, panie, nie sprzedajemy, nie, nie. Więcej koni, ulepszenie. Jeździć, sprzedawać. Ropa czy nie jest ropa? Okej, aż tyle to nie sprzedajemy. Aj, rury się nie mogą przecinać. Powiem szczerze, nie za ciekawie, bo tu mamy... A, to jest ten sam jeden zbiornik. Dobrze, tu idzie dobra cena, więc jedziemy to od razu sprzedawać. Ulepszamy rury. Okej. Myślę, że jesteśmy na dobrym etapie ogólnie. Na wrzesień mamy naprawdę dużo ropy sprzedanej. A, nawet nie ma dobrze czego sprzedać. Dobrze, no to kończymy, nie? Cała ropa wydobyta. 45 tysięcy zdobyte. Największe zyski oczywiście dla nas. Miło, idziemy do ratusza. Aukcje terenów.
Byliśmy gdzieś tu? No nie wiem. Ja tu chciałem iść. Dobra, daj panie mi to. Czy tak? Nie. Tak to mi się nie chce. 4% udziałów. Aha, dobrze, tam nie ma co. Będziemy tutaj się za bardzo z nimi ciskać. Ten ma 18, ale no. Jak mam 54%, to już ich nie będzie miał więcej, nie? Jednak Joshua kupił, który ma 0. No właśnie. Lewej nie spadnie poniżej 69. 5000 aż. Idziemy w to? Dobra, idźmy w to. Pożyczki tam nie potrzebujemy. Ech, to też nie idźmy. Rozmiar lasera. Jakiego lasera? Właściwie nie ma już nic co kupić, nie? Mamy tyle kasy. Więc ruszczkujemy. Zaczynamy. O. Gdy panowie się nie obijają. Pierwsze złoże ropy już. Od razu. Powieńczmy sobie. Mamy kolejną stację wydobywczą. Idźmy w dół. Dajmy jeszcze jednego konika. Tutaj małe złoże jest. Nie podoba mi się to. Że tamten niech też tutaj jeździ. Żeś sobie miejsce kiepskie znalazł, wiesz panie, do gwizdania. Wiesz, takie małe to złoże. No nie podoba mi się to, szczerze. Te złoża są takie małe. Dobrze, jedziemy tutaj w takim razie. Czuję, że za długo to my tutaj tej ropy nie powydobywamy. Lepsze rury. A gdzie ty sprzedajesz po 50, jak tu masz gwarancję ceny? A, jednak tu jeszcze jakiś będzie. To musimy się wiercić w skałę, dobrze. Jednak tutaj mamy dobre złoże. Okej. Tutaj mi pan, panie, jeszcze gwizdasz. Pokaż mi. O, tu mamy. Tu można trochę powiercić. Na większą odległość. Masz, panie. Róbmy sobie tak. Aż. I tu jeszcze mamy jedno. Boże, jest czerwiec. To ulepszmy sobie jeszcze tutaj rurę.
O, tu jest dużo takich, widzę, małych tych. Gdzie ty, panie, mówisz? Tu! Okej. Sierpień, dobra, ulepszmy jeszcze to. Weźmy jeszcze tu. Trzy krety wypuśćmy. W sumie to czuję, że tutaj to już nic my więcej nie wydobędziemy. Październik. Okej, wszystko sprzedane, więc kończymy dzierżawę, nie? No właśnie, został tylko gaz. No tak, mamy 33 tysiące. No nie po 10, a my 33. Idzie, idzie. No nawet taką w miarę działeczkę mieliśmy, widzę. Czemu ja nic tu nie mogę zrobić? A, bo już tu byłem. Paniusia sobie coś kupiła, fajnie. Ile dzisiaj? O 4% się bijemy, fajnie, fajnie. Można zaszaleć. Mamy dużo pieniążków. Czemu to tak wolno idzie, to ja nie wiem. Dobra. Może być. Idziemy kopać dalej. O, zapomniałem zobaczyć jeszcze. Będzie coś troszkę głębiej. Jeszcze głębiej, o, ale tu jest za to duży zbiornik. Proszę, stawki liche, nie? No, nawet widzicie. Nie chcę ich za bardzo ulepszać póki co, bo te stawki to... to tragedia. Dobra. I ma jeszcze kolejne wozy. Okej, więcej pałkarzy. A może teraz tutaj jeździmy. Niby tylko głębiej, a to widzę duże. Jorniki. Sprawdźmy, jest tutaj się po co kopać? Jest. W sumie to wystarczy iść tak. Okej. Stawmy silos. Jeszcze jeden i połączmy. Więcej pałkarzy zatrudnijmy. Aha, czyli chcecie mi powiedzieć, że to by było na tyle, tak?
Sprzedawaj tato, no. To już wszystko. Nie ma na co czekać. Bo ceny spadły znowuż. Sprzedawajmy, jeszcze ulepszmy jednak tą rurę. Weźmy sobie jeszcze jednego konia. Okej. Czemu mi nie pokazało, czy wszystko? No tak, wszystkie złoża zostały wyczerpane, super. Znowu zarobiliśmy najwięcej. Pewnie idźmy na aukcję. Ile tutaj by nam zostało tych? Jedno pole, drugie i trzecie. No w sumie możemy robić jeszcze w tym odcinku, bo bez sensu to ciągnąć na kolejny moim zdaniem. A tutaj zakończymy w tym odcinku wszystko, co trzeba. Czyli serię Thermail. Teraz wyszedł jakiś nowy dodatek. Ale my dostaniemy jeszcze It is Oil, czy coś takiego. Jest jeszcze sobie seryjkę z tamtego zagramy. Idziemy kopać. Znowuż zapomniałem oczywiście się dowiedzieć, co w trawie piszczy. Dobrze. Idźmy standardowo. Ale żem fajnie rurę wypuścił, nie no. To specjalistyczna rura, wiecie? Taktyczna. Dobra, więcej tych pałkarzy, bo tu już ten zbiornik to się prawie wyczerpał. Super, tu mamy jedno. Mamy drugie. Sobie poszerzymy. Aż tak po taniości to nie sprzedawajmy. Stawmy sobie dwa zbiorniczki. I nie tego tylko. Bo jeszcze więcej potrzebujemy. A i nie, tu mamy zbiornik. Duży. Tak, pieniędzy nam brakuje, więc musimy troszkę posprzedawać. Dobra, tu jest ogrom. Panie pałkarze, weźmijcie się do roboty. Upgrade konia. Idź. Ceny jeszcze mamy dobre. Szukam zbiornika, nie? Chcemy iść jeszcze tak. Będę już się zepsuły. Rodnijmy jeszcze pałkarza, kreta.
Tutaj mamy gazu, łomatka. Lipiec. Dobrze, sprzedawaj trochę tego. Czemu tamto na dole się w ogóle nie wydobywa? Fajnie. Czemu ty też cały tam sprzedali? A bo tu jeszcze gwizdał. Ja nie widział. O, ma tu, no. Dobra, już i ten gazu nie wykorzystam, bo wszystko się sprzedało, ale bądźmy na ile to jest tylko możliwe. Okej. Te całej ropy nie sprzedaliśmy niestety. I tak zarobiliśmy najwięcej. Widzicie, 51 też był niby diament, ale my go nie znaleźliśmy niestety. A tu chcę. O. I ja tu chcę. A tu chcę. Dziękuję. Ale dzisiaj też 4%, no, ale tam ci się wykosztowali. No mnie to gdzieś tu można celować, bo jak ten Joshua sobie kupi, to nic się nam nie wydarzy, nie? No tak powiem. Czyli nic nam się nie wydarzyło. 71, dobra, niech będzie. Zawsze to już coś. Dobrze, weź tam pałkuj. O, lipa. Kiedy się zastanawiam, czy tutaj w ogóle coś jest. Coś tam jest. A tu są takie dwa duże, no. Niech im będzie. Te dwa duże też się kiedyś skończą. Tu jest jeszcze duże, dobra. Coś z tego będzie. Jeszcze, dobra. Sprzedawaj, sprzedawaj. Trzeba rury ulepszać. Okej, tutaj teraz cena wchodzi. Tu wchodzi szybciej. Okej, zatrudnię jeszcze dwóch pałkarzy. Pójść parę kretów.
Patrzcie, znalazłem diamenta. Fajnie się udało. Bardziej tych rur nie uda nam się ulepszyć, niestety. Ale te możemy. Dobrze. Trudniej jeszcze tych połkarzy. Dobra. Nie opłaca mi się robić większego tego zbiornika, wiecie? No dobra, ale więcej tu musisz pojechać. Czekamy, niech się wydobywa. Cena się podnosi, więc sprzedawaj te, ile wlezie. Teraz tutaj sprzedawaj te, ile wlezie. No i dobrze. Kończymy. Mała ropa wyprzedana. 24 000, fajnie. Postępy zapisane. No to teraz dalej aukcję terenu, tak? Oczywiście. Mówi ta, że tam ja bym poszedł tu w centrum. Nic się nie chciał bić, fajnie, fajnie. Jeden procent udziałów. Wszyscy są na 10 000 powytracani, nie? A my tutaj usilnie trzymamy na 152 000. Podoba mi się to nawet. Po co mamy tak wysoko kupować, by to mogło szybciej tu przejść? Czy wiadomo, że nie kupię za tak wysoką stawkę? A, on to kupił. Serio? Zdobył mu $42 i teraz musi wziąć pożyczkę, żeby kopać? Pewnie na diament? Aha, strażysz mi go na mapie, ale ty wiesz, że już... O, to jest lepsze. Niższe oprocentowanie nie potrzebujemy. A sprzedam za 3000, a co? Już mi się i tak nie przyda, bo kończymy sezon. Dobra, idź pałkarz. I lecimy. Zobaczymy, ile tu ropy. Dobrze trafiłem. No na razie jest coś sobie, no. Ale może. Nie wiem, czemu te kiwony tutaj blisko siebie postawiłem. Mogłyby być troszkę dalej. Okej, zassało się, miło. Tu jest duże złoże. Ulepszmy sobie. I widzę, że pan ten drugi pałkarz tutaj nie jest za bardzo zainteresowany szukaniem. Chyba, że to już są wszystkie złoże, jakie tylko mogły tutaj być. To by było niezbyt ciekawie. Ale widzę, że tak jest póki co. Czy wy to widzicie?
Już to poczekajmy, no aż ten tu się wydobędzie do końca i tyle, nie? A co innego wymyślimy. Ten też był większy. Myślałem, że on nie jest taki duży. A nie duże jeszcze tam tobie zostało? A, też żeś się skończył. Super. A nawet bez ostatecznego ulepszenia na konia, ale nie było nam potrzebne. Udało ci się zgromadzić ponad połowę udziału w moim miasteczku. Wygrywasz kampanię i będziesz nowym burmistrzem. Mam nadzieję. Mam dla ciebie wyjątkową nagrodę. Spotkaj się ze mną w ratuszu. Aha, i mam teraz wydobywać na tej wyspie. Czy uznaje się, że to jest chyba odcinek specjalny? Jestem gotowy na ostateczne wyzwanie jak najbardziej. Teraz się obłowimy w kasę. Fajnie. Ty. To jaja. Dobra panie, bo ty nie masz czym tego wozić, zaraz byśmy zrobili. Trochę ulepszymy. Okej. Łomatko. Dobra. To widzę, że ostro się dzieje na tej mapie, nie? Oj, to jeszcze jak, panie. To, wiecie co? Też trzeba to zrobić. Uf. Więc tak. Wypuszczę tutaj parę kretów. Myślę, że się dużo dowiemy właśnie. Tutaj. 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 Wy widzicie to samo co ja? Dobra, się skupiłem, żeby to wszystko połączyć. Dobra. To jest bardzo ważne. Aby tutaj to wszystko poulepszać.
Okej. Czy to jest jedno wielkie kończe złoże? Czy wy to, drodzy państwo, widzicie? Ja widzę i własnym oczom nie dowierzę. Nie temu chciałem włączyć, temu. A tu jest jeszcze nieulepszona rura. Łamatko. Co tutaj się dzieje? Tutaj mamy pełne stado koni. Nie ulepszam więcej rur, bo zaraz to się jeszcze gorzej skończy. To, co jest teraz. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Tutaj niby jeszcze coś jest. Oj, tutaj. Aha, bo to już wszystko. Koniec. Już może i całości nie wydobyłem. Nie, tu jeszcze było pełno tych źródełek. Całości nie wydobyłem. W trybie ekspercie postacie mają szczególne umiejętności, a konkurencja jest cięższa. Aha. Fajnie. No niestety. No dobrze. Ogólne statystyki. Nieźle. Milion zarobiłem. Za baryłkę. Nieźle, no po dolarze za baryłkę. Ich to na pewno, ale na krety też trochę wydawałem. Lepszanie wozów też musiało być. No dobrze, no co ja mogę poradzić? Dziękuję państwu bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Mamy tutaj takie oto dostępności. Ja mogę tutaj? Nie mogę. Dobra, bo trzeba kupić. No właśnie, tego nie mam. Jeszcze. Może kiedyś. Ale na pewno The Hitison sobie będziemy rozpoczynali za niedługo. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.